Biblioteka Miejska w Grudziądzu w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa otrzymała dotację w kwocie ponad 22 tysięcy złotych. Zakupiono 1035 woluminów, w tym 51 audiobooków, czyli książek czytanych, które zostały zakupione specjalnie z myślą o osobach niepełnosprawnych, przede wszystkim niewidomych i słabowidzących, aczkolwiek wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z tego zbioru. Zakupione książki trafiały do filii bibliotecznych już od początku grudnia. Wśród zakupionych książek znalazły się zarówno książki beletrystyczne, jak też literatura naukowa i popularnonaukowa. Dzięki tej dotacji uaktualniono zbiór lektur. Zakupiono kontynuację różnych cykli edukacyjnych dla dzieci. Wśród książek znalazły się nie tylko propozycje dla dzieci, ale także dla młodzieży i dorosłych. Literatura fantastyczna i przygodowa dla młodzieży, a także cykle kryminalne i obyczajowe dla dorosłych. Poza tym zakupiono reportaże, biografie, pamiętniki, wspomnienia, a także różnego rodzaju powieści, obyczajowe, romanse. Poza książkami tradycyjnymi w zbiorze znalazły się także audiobooki. Audiobooki cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych, dla których jest to jakby jedyny sposób czytania. Sporo młodzieży też, często lektury są w ten sposób nagrane, także też chętnie są, sięgają po to. Dotacje biblioteka otrzymuje co roku w zależności od statystyk. Miłośnicy mogą cieszyć się nowymi pozycjami książek na półkach bibliotecznych.